10 szalonych historii z Mao w roli głównej. Ludzie szaleli na punkcie mango. Mangomania wybuchła na jesień 1968 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Pakistanu odwiedził Mao i przywiózł w prezencie skrzynkę około 40 sztuk mango, nieznanych wtedy w większości rejonów Chin. Nie wiadomo, czy Mao bał się, że są zatrute, czy mu po prostu nie smakowały, ale się ich pozbył, wysyłając grupie robotników okopujących wtedy uniwersytet. Mao był geniuszem propagandowym, no i szybko zrozumiał siłę mango, więc zaczęto przedstawiać mango jako symbol miłości Mao do robotników. W sumie w czasie rewolucji kulturalnej Mao rozesłał około 33 tysięcy mango. Niestety owoców nie starczyło dla wszystkich Chińczyków, więc musiał obdarować tylko tych najfajniejszych Chińczyków albo wymordować dużo więcej ludzi niż wymordował. Łaskawie wybrał więc pierwszą opcję, więc najfajniejsi Chińczycy byli tak uradowani, że potrafili płakać ze szczęścia, kiedy dostali taki owoc, no a reszta mogła tylko zazdrościć. Zarządca jednej z fabryk zbudował dla swojego owocu ołtarzyk, a przychodzący do pracy robole musieli na wejściu składać pokłony mango. Faceta, który nie uszanował mango, skazano na śmierć. W tamtych czasach każdy sposób na potwierdzenie lojalności wobec Słońca Wschodu był dobry. Wyprodukowano także papierosy marki Mango. Histeria związana z Mango trwała w sumie jakieś 18 miesięcy, no i można by ją uznać za śmieszną, gdyby nie pochłonęła ofiar śmiertelnych. W jednej z wiosek pewnemu dentyście wyrwało się, że Mango przypomina mu słodkiego ziemniaka, czyli patata. Stanął przed sądem za nikczemne zniesławienie i został stracony. Zginęło też wielu innych, którzy wyrazili swój sceptyzm. Uczniowie katowali swoich nauczycieli. Mao z całej siły zachęcał Chińczyków do wszczęcia buntu przeciwko starej kulturze i zwyczajom, a idealnym narzędziem do realizacji tych planów stała się oczywiście młodzież. Uczniowie szkół średnich i studenci tworzyli ślepo oddane swojemu przywódcy jednostki Czerwonej Gwardii. Cel był oczywiście jeden – zniszczenie starego porządku. No i najpierw zaatakowano nauczycieli i profesorów, bito ich, maltretowano, zabijano. Wielu nie wytrzymywało ciągłych szykan. Mieszkańcy wielu miast ciągle byli przerażeni i obserwowali, jak ich sąsiedzi właściwie skaczą z dachów. 5 sierpnia w 1966 pojawiło się słynne wezwanie do młodzieży – bombardować sztaby. Studenci byli zachwyceni. Po latach życia w takiej szarej rzeczywistości pełnej restrykcji mogli dać upust swoim frustracjom. Nie mieli żadnej litości. Nie do końca wiadomo, czy do końca o to chodziło jedynej słusznej partii, ale przynajmniej w 91 szkołach uczniowie wytargali swoich nauczycieli na ulicę, wybijali im z głów stare nawyki deskami z wbitymi gwoździami, no i na przykład polewali ich wrzącą wodą. Pod koniec lat 50. Mao postanowił też przyspieszyć przemianę Chin w gospodarcze supermocarstwo. Rozkazał więc, by całe społeczeństwo skupiło się na produkcji przemysłowej i wytwarzało stal i żelazo. Jesienią w 1958 roku zarządził, by jeszcze przed końcem roku wyprodukowano 12 milionów ton stali. Jego plan generalnie zakładał, że z każdym kolejnym rokiem produkcja będzie gwałtownie wzrastać. Wierzył, że w 1962 roku jej poziom sięgnie 100 milionów ton. Ale to nie koniec. Mao obliczył, że za parę lat Chińczycy będą wytwarzać rocznie 700 milionów ton stali, a więc więcej niż wszystkie inne kraje razem wzięte. W ramach wielkiego skoku naprzód, jak przewodniczący nazwał swój nowy program, w całym kraju jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać dymarki. Masowo budowano ceglane piece, wystarczyło rzekomo napalić w nich drewnem albo węglem, a potem wrzucić złom metalowy, by metal stopił się i przekształcił w stal. Miliony chłopów oderwano od ich zajęć, stali się producentami stali. No i to, że wytwór był parszywej jakości, ani Mao, ani jego wielbicieli generalnie nie interesowało. Rolnicy zajęci nową pracą nie mieli czasu, by uprawiać pole czy hodować bydło. Nie mogli też protestować, bo każdy wyraz dezaprobaty był surowo karany. No a produkcja żywności zaczęła gwałtownie spadać. Bardzo szybko, w związku z tym, co powiedziałam przed chwilą, w kraju zapanował głód. Zagościł pod każdą strzechą. Doprowadzeni do ostateczności ludzie posuwali się nawet do kanibalizmu. Rosła też liczba samobójstw. Władza była jednak pełna optymizmu. Z całego kraju napływały w końcu raporty świadczące o rekordowych zbiorach, bo niemal wszyscy zarządcy fałszowali statystyki. W efekcie Mao twierdził nawet, że jest nadwyżka żywności. No a skoro tak,
to zdecydowano, żeby te nadmiarowe tony ziarna zostały wykorzystane do produkcji alkoholu etylowego na paliwo. Tymczasem ludzie głodowali i umierali, więc urzędnicy wpadali na kolejny pomysł. Zarządzono wojnę z czterema plagami. Komarami, muchami, wróblami i szczurami. Uważano, że to właśnie wróble i szczury wyjadają ziarno, no i w to nowe przedsięwzięcie został zaangażowany cały naród. Ustalono normy, ile sztuk tych niebezpiecznych zwierząt każdy powinien codziennie zabić. Niszczono mur chiński. W sumie to najmniej dziwne, ale warte wspomnienia. Taki los spotkał wiele zamków czy nawet cmentarzy. Ktoś uznał, że nie ma potrzeby kombinowania z wytwarzaniem materiałów budowlanych, skoro można rozebrać ten niesłużący wspieraniu rewolucji murek. Tylko na ogół taki los spotykał obiekty, które nie stanowiły w danym czasie żadnej wartości dla ludzi, którzy zamieszkiwali dane tereny, a mur chiński był już wtedy dość stary i stanowił najbardziej znane dziedzictwo Chińczyków. Wypowiedziano wojnę tygrysom. Po kilku atakach tygrysów na rolników, Mao uznał, że ma wyłączność na wycinanie w pień Chińczyków i postanowił pozbyć się konkurencji, ogłaszając tygrysy wrogiem ludu. Udało się wymordować tylko 75% populacji tygrysa południowochińskiego, co i tak doprowadziło podgatunek na skraj wymarcia. Do dziś żyje generalnie kilka osobników, ale nie ma już większych szans na uratowanie tego zwierzątka. Mao chciał przehandlować 10 milionów kobiet. W 1973 roku Mao, który był już na zejściu, usiadł do negocjacji z Henry Kissingerem. Oprócz rewolucyjnych hasełek i czerwonych flag, Chiny nie miały wiele do przehandlowania. W pewnym momencie wódz stwierdził, że może opchnąć Amerykanom 10 milionów Chinek. Być może za świeże mango, bo i tak nie ma z nich żadnego pożytku i tylko stwarzają problemy. Jeden z jego doradców ostrzegł przewodniczącego, co świadczy o tym, że wódz już nie był w formie, że takie działanie spowoduje bunt wśród ludu. Mao stwierdził, że ma na to wywalone generalnie, bo i tak już długo nie pożyje. Pociągnął do 1976 roku. Kolekcjonowanie znaczków uznano za przestępstwo. Oprócz walki ze złowieszczym kapitalizmem i mango-hejterami, przewodniczący Mao wypowiedział też wojnę kolekcjonerom znaczków. Nikt nie pytał wodza, w czym zawiniły mu znaczki pocztowe. Przynajmniej nikt, kto by przeżył i był w stanie odpowiedzieć, co wódz mu powiedział. Ale zakaz utrzymał się aż do śmierci Mao, a kolekcjonerzy, którzy zeszli do znaczkowego podziemia zamiast zrezygnować z hobby, nie tylko mogli wyjść z cienia, ale też przytulić trochę grosza, bo znaczki z okresu panowania wielkiego lidera się całkiem nieźle sprzedają i są do dziś warte naprawdę kupę kasy. Dopuszczano się kanibalizmu ku chwale partii. Na mango ewentualnie można było popatrzeć przez szybkę, a dla wielu i przysłowiowa miska ryżu była luksusem. Desperację spowodowaną głodem można jakoś zrozumieć, ale takich aktów dopuszczali się ludzie, którym pożywienia nie brakowało. Jedzenie ciał wrogów rewolucji było sposobem pokazania swojego oddania dla sprawy. Taki los spotkał na przykład wspomnianych wcześniej nauczycieli, którzy byli już gotowi i poćwiartowani. Straszne. Czy można ustalić, ile osób zginęło podczas rządów Mao? Dokładnej liczby nie poznamy pewnie nigdy, ale pewne jest to, że ofiary należy liczyć w dziesiątkach milionów. Prawdopodobnie jego pomysły kosztowały życie około 70 milionów ludzi. Przewodniczący jednak nawet pod koniec życia niczego nie żałował, może tylko faktu, że nie w pełni zrealizował swoje wspaniałe plany. Dzięki, że zostaliście do końca. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten temat Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmem. A ja zapraszam Was na mój kanał A to Ciekawe, gdzie też czasami pojawiają się interesujące treści. Do usłyszenia na A to Ciekawe. Cześć!